Günajdyn, merhaba, dzień dobry. Z tej strony Karolina Wandolszowska. Witam Państwa bardzo serdecznie w podcaście W Szpilkach dookoła świata. Tym razem nie będzie o Turcji, a będzie o Azerbejdżanie. Właśnie dlatego, żeby pozostać w kręgu turkijskim, ale jednocześnie popatrzeć troszkę w innym kierunku. Moim Państwa gościem będzie dr Szakla Kazimowa z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam bardzo serdecznie. Witam Państwa, witam Cię serdecznie. Ja bym chciała zacząć o relacjach tym razem polsko-azerbejdżańskich i zapytać, dlatego że 6 lipca była rocznica śmierci Witolda Zglenickiego, wynalazcy, geologa, hutnika, nafciarza, filantropa, określanego jako ojciec nafty bakijskiej. Chciałam właśnie wykorzystać tę rocznicę i zapytać o te relacje polsko-azerbejdżańskie. Jak one wyglądały, jak się kształtowały? Co tak naprawdę łączy Polskę i Azerbejdżan? Myślę, że to temat bardzo fascynujący i ważny, a jednocześnie gdzieś tam mimo wszystko dalej mało znany. Bardzo dziękuję za pytanie. Rzeczywiście te, mimo bardzo duże odległości pomiędzy Azerbejdżanem a Polską, relacje są niesamowicie zażyły, tak bym określiła, historycznie i współczesne to widać, to się rozwija. Ale zanim to zaczniemy mówić, ja bym chciała określić jedno takie istotne pojęcie, czym jest Azerbejdżan, dlatego że nieraz pojawia się takie stwierdzenie, przecież te kontakty, których tak historycznie my omawiamy, czy Azerbejdżan wtedy istniał, czy nie. Rzeczywiście republika, jeszcze raz podkreślę, republika o nazwie Azerbejdżan pojawi się w 1918 roku, ale ten termin Azerbejdżan został wzięty przez tą ojców tej republiki z nazwy prowincji, to znaczy to pojęcie Azerbejdżanu to jest nazwa krainy, szersze pojęcie i generalnie łączymy to z obszarem zamieszkanym przez właśnie tą etnolingwistyczną grupą, którą dzisiaj określamy jako Azerbejdżanie. Dlatego śmiało, dlaczego o tym wspomniałam, gdy mówimy o relacjach polsko-azerbejdżańskich, włączamy te kontakty zarówno obecność Polaków, czy aktywność cywilizacyjna Polaków na terytorium dzisiejszego Azerbejdżanu, jak i w takich miastach jak Tebriz, Erdebil, czyli w północno-zachodnich prowincjach dzisiejszej Republiki Iranu. Jak już zaznaczyłam, jako prowincja, Azerbejdżan jako prowincja. Relacje między, w związku z tym, Azerbejdżan i Polska są, można sięgać bardzo daleko, ale ja bym jednak chciała zacząć wtedy, gdy rzeczywiście to było świadome. Co to mam na myśli? Gdy Polacy przyjeżdżając do Azerbejdżanu pozostawiali ślady i możemy to prześledzić. Główne ogniwa stosunków to były zarówno kontakty, bym powiedziała, przymusowe, gdy, jak wiemy, niestety w wyniku rozbiorów Rzeczypospolitej część Polski znalazła się w granicach Cesarstwa Rosyjskiego, które z kolei kolonizowało terytorium Kaukazu Południowego w XIX wieku i w ten sposób nasze narody znalazły się w granicach jednego państwa. I od tego momentu możemy naprawdę mówić o takich intensywnych, regularnych relacjach między przedstawicielami tych narodów. Polacy trafiają, spotykają się z Azerbejdżanami przede wszystkim jako przedstawiciele carskiej Rosji, tak? No, jako też reprezentowali tą cywilizację zachodnią. Tutaj chciałabym przypomnieć, że Rosja też wykorzystywała Polaków w aparacie chociażby tak państwowym. No ale na to też trzeba patrzeć z perspektywy, przynajmniej to widzimy w literaturze azerbejdżańskiej, dosyć pozytywnie, dlatego że chociażby Witold Zglenicki, którego wymieniłeś, rzeczywiście on pojawił się w Baku, tak, pod koniec XIX wieku jako urzędnik carski, ale jego praca, jego działalność przyczyniła się
do rozwoju miejscowego przemysłu naftowego. Więc tutaj jakby mówiąc o tym udziały Polaków w strukturach administracji carskiej, też trzeba to wziąć pod uwagę, jaką rolę cywilizacyjną odegrali. Ciągle mówię tutaj o Polakach w Azerbejdżanie, żeby była jasność dlaczego. Dlatego, że jeżeli mówimy, nie ma tutaj symetrii pomiędzy Polakami w Azerbejdżanie i Azerbejdżanami w Polsce. Rzeczywiście jest ogromna różnica. Polaków było zdecydowanie więcej. Z czego to wynikało? Przede wszystkim z tego, co powiedziałam, tak? No, jako osoby dobrze wykształcone z europejskiej części Rosji służyli, pracowali w Azerbejdżanie, natomiast no, Azerbejdżanie takiej możliwości nie mieli. Chociaż mamy udokumentowaną obecność nielicznych Azerbejdżan też w ramach armii carskiej, które chociażby w Warszawie przebywali, no ale to są naprawdę nieliczne. Generalnie, jeżeli chodzi o koniec XIX, początek XX, przepraszam, jako, to są Polacy. Poza urzędnikami, czy inżynierami, geologami, aptekarzami, nauczycielami, czyli osobami, które pracowali, część osób była tutaj nie z własnej woli, czyli to są zesłańcy i też trochę, nie trochę, ja uważam, że dużo zawdzięczamy, dlatego że w większości to były osoby należące do niepodległościowych ruchów polskich, którzy brali udział w powstaniach i wyróżniali się bardzo wysokim stopniem edukacji i pozostawili swoje wspomnienia, które dziś służą nam jako bardzo bogate źródło etnograficzne. Nawet ubolewam, powiem Ci, bardzo ubolewam nad tym, że wydaje mi się, że nastąpiła taka pewna przerwa w przekazie takiej transmisji, że Polacy penetrowali Kaukaz, nawet powiem szerzej, tak, nie tylko Azerbejdżan, Kaukaz, i ta wiedza później jakby zamknęła się tylko dla specjalistów, którzy się zajmują tymi zesłańcami czy rekrutami polskimi na Kaukazie i na nowo Polacy odkrywają Kaukaz dziś. I to jest trochę dziwne, dlatego że my jako czytamy naprawdę to, co szczegółowo opisy wiosek, aułów, aul to znaczy wioska na północnym Kaukazie, czy jakichś takich szczegółowych informacji etnograficznych dotyczące nie tylko Azerbejdżan, ale Gruzji, północnego Kaukazu, to jest ogrom wiedzy, jaką Polacy zostawili. I niestety, jakby jak mówię, ona mimo że była spisana, wydana we Lwowie, Warszawie, w dużych miastach, no ale niestety, dzisiaj ona jakby, jak mówię, Polacy na nowo odkrywają Kaukaz. Poza tą grupą, którą wymieniłam, wracając do naszych Polaków, ich obecności, urzędników, architektów i tak dalej, z przymusowymi przesiedleńcami, których również dla nas są ważne, chociażby ze względu na te swoje wspomnienia i memuary, jakie zostawili. No i no, oraz były osoby zmieszanych małżeństw, czy po prostu wyjeżdżali do Azerbejdżanu. Teraz dlaczego do Azerbejdżanu? Dlatego, że wtedy jak, no, ustaliliśmy metodologicznie, że to była Rosja, tak? I Baku było jednym z najbardziej prężnych, rozwijających się przemysłowych rosyjskich miast, gdzie po prostu można było znaleźć miejsce pracy, intensywny, rozwijający się rynek pracy. Baku przyciągał wielu migrantów i stąd bardzo duża grupa, śliczna dobrze i liczna Polonia w Baku, która tworzyła swoją organizację, nawet wydawała swoją gazetę Faris, wiemy, że również Polacy jako no, duszpasterze, tak, można śmiało powiedzieć, że budowali polski kościół ze względu na to, że zarówno fundatorami kościoła katolickiego w Baku, jak i architektem, między innymi z Glinicki, który został wspomniany, był jednym z takich głównych fundatorów kościoła katolickiego, ale nie tylko on, również inne rodziny, Rylski chociażby, które dorobili się kapitału
w sektorze naftowym, byli dobroczyńcami i spore fundusze przekazali na budowę kościoła. Projekt kościoła również został opracowany przez polskiego architekta Józefa Gosławskiego, który był głównym architektem w Baku, przyjechał pod koniec XIX wieku i na przełomie XIX-XX wieku tworzył w Baku. Jeszcze jeżeli mówimy też, bo padło takie stwierdzenie, że Zgliennicki był ojcem azerbejdżańskiej nafty. Raczej bym powiedziała, że był osobą, któremu wielu osób po pierwsze zawdzięczało swój kapitał, bo on opracował mapę, na których tak były bogate miejsc, bogate źródła, ale również był ojcem konceptu wydobycia ropy dna Morza Kaspijskiego. Tutaj przypomnę, że w Morzu Kaspijskim po raz pierwszy na świecie ta metoda została wdrożona i to dzięki właśnie umysłowi i konceptu polskiemu Zglennickiemu, który niestety nie dokończył swoją pracę ze względu na to, że jeżeli się nie mylę, w 1904 roku bardzo szybko zmarł, zmarł, ale jego pracę kontynuował Potocki, kolejny inżynier polskiego pochodzenia, niesamowita postać. Niesamowite dlatego, że w pewnym momencie życia on oślepł, ale nawet jako osoba niewidoma kontynuowała te prace i doprowadził do tego, że zasypając tak pewną część morza, tworząc taką sztuczną jakby buchtę, tam wydobyte ropy i tam zresztą Potocki kazał siebie pochować i obecnie jest tam pochowany. Ślady Polaków są naprawdę widoczne, dosłownie widoczne, to nie tylko zarówno w wydobyciu, w rozwoju przemysłu wydobywczego, górnictwa, ale nawet w tej dziedzinie, którą ja się zajmuję, czyli kultura, literatura, dużo zawdzięczamy na przykład Aleksandru Choćko, który jako konsul w cesarskim rosyjskim pracował w Tebrizie i między innymi spisał Koroglu, epos Pięśniarze i później to przyłożył na angielski, na drugie języki zachodnie i wydał w Londynie. Czyli dzięki temu tak naprawdę dzisiaj my mamy spisane wersje, bardzo rzadkie wersje wariantów Koroglu, tego eposu heroicznego, turkijskiego, nie tylko azerbejdżańskiego, ale możemy mówić o tej azerbejdżańskiej wersji. No ale sobie tutaj pozwolę wejść w słowo, tak. Jakby dopytać jeszcze, no bo właśnie już zostało powiedziane o tych Polakach, którzy pomagali wydobywać ropę, szukać ropę, rozwijać kulturę, a ja bym chciała jeszcze zapytać o tych, których ślady zostały widoczne w samym Azerbejdżanie, czyli o architektów, bo to wydaje mi się, że też jest takie bardzo ciekawe, bo mało sobie Polaków z tego zdaje sprawę. Nie wiem, jak jest z Azerbejdżanami, to też jest pytanie. Czy jakby Azerbejdżanie zdają sobie sprawę z tego, że część budynków w Baku była projektowana przez polskich architektów, bo wydaje mi się, że w Polsce właśnie wiedzą ci, którzy się interesują Kaukazem, Azerbejdżanem, czy jakby polskim wkładem w różne dziedziny jakby tutaj rozwoju świata, ale jest to wiedza, która w dalszym ciągu zaskakuje tak po prostu ludzi, którzy się o tym dowiadują. Wydaje mi się, że w Azerbejdżanie świadomość jest większa, chociażby ze względu na to, że jest ulica, została odsłonięta ulica i ona jest w takiej centralnej części, takiej centralnej turystycznej części miasta, nazywa się ulica Polskich Architektów. No nie powiem, że każdy przeciętnego człowieka, jeżeli zatrzymamy prawdę na ulicy, to taka osoba generalnie mało będzie, nie każdy ma pojęcie w ogóle o architekturze, ale osoby, które generalnie
generalnie znają się na historii Azerbejdżanu, niekoniecznie na historii sztuki czy architektury, są świadomi, że tkanka miejska, która powstawała właśnie w wyniku tego boomu naftowego, czyli tutaj głównie mówimy o koniec XIX i początek XX wieku, polscy architekci odegrali bardzo widoczną i bardzo taką wyrazistą rolę. Chociażby tutaj wymieniłam Gosłowskiego, który był głównym architektem i jest autorem ratuszu miasta, budynku ratuszy miasta Baku, ale również inni architekci czy Józef Płoszko, Skibiński, wielu z nich też było autorami budynków innowacyjnych, nawet technologii innowacyjnych, takich jak budynki z użyciem betonu, tak? Mówimy o początku XX wieku, gdy powstawały takie też budynki o charakterze usługowo-przemysłowym, na przykład pasaże. To były innowatorskie też projekty, więc wracając do Twojego pytania, tak, w Azerbejdżanie jest świadomość tego, że wielu budynków, i to są centralne budynki, bardzo charakterystyczne, nawet powiedziała takie kultowe, są zbudowane przez polskich architektów, stąd odbiór Polaków w Azerbejdżanie jest dosyć naprawdę bardzo ciepły i pozytywny. Ale tutaj jednak, jeżeli pozwolisz, ja powiedziałam, że oczywiście jest ogromny, nie ma takiej symetrii, tak? Obecność Polaków jest tam zdecydowanie bardziej wyrazista. No tutaj jednak bym wymieniła dwie osoby, dwie postacie związane z Azerbejdżanem, pochodzące z Azerbejdżanu, nie tyle związane, pochodzące z Azerbejdżanu, którzy przyczynili się, jeden z nich, do rozwoju orientalistyki, i to jest Sadık Bey, który pracował, no on pochodził z Azerbejdżanu, niestety przewrot komunistyczny bolszewików w 1920 roku sprawił, że musiał uciekać i znalazł w okresie międzywojennym schronienie we Lwowie, związał się z Uniwersytetem Jana Kazimierza we Lwowie, wykładał tam język turecki, perski, arabski, i jest również, był autorem podręczników właśnie języka arabskiego, perskiego, tureckiego, nie wszystkie niestety jego podręczniki zostały wydane, po prostu nie zdążył. Ale jeżeli popatrzymy jednak na ten rozwój, na pewno miał swoich studentów i ma swój wkład w rozwój orientalistyki, prawda, Polski. I kolejną jeszcze osobą, która, może ich jest mała, ale też dosyć ważna ze względu na jaką rolę odegrał w Polsce, to jest pułkownik Jadygiar Welibej, który znalazł się w Polsce po okupacji. Najpierw Azerbejdżańska Republika padła, później padła Gruzińska Republika, tak, demokratyczna, i on się znalazł na początku 20 lat w Polsce jako oficer kontraktowy i niesamowite karierę zrobił, bo już opuszczał Polskę w okresie kampanii wrześniowej, kierował sztabem Mazowieckiej Brygady Kawalerii i gdy został zatrzymany, ale jednak Niemcy go wypuścili ze względu na to, że był cudzoziemcem i miał takie prawo, wyjechał z Polski, ale w 1940 roku wrócił i nawiązał kontakt z polską konspiracją. W 1942 roku już widzimy je jako podpułkownika, a w 1944 roku Jadygiar Welibej awansuje do roli, do stopnia, przepraszam, pułkownika. I też brał udział w powstaniu warszawskim. Niestety, gdy jego oddział został rozbity, on
musiał emigrować, ale na emigracji również współpracował z Polską Armią Krajową. Też niesamowita postać, bo on uważał o Polskę za swoją ojczyznę i gdy najpierw emigrował, gdy już nie mógł wrócić do komunistycznej Polski ani do Azerbejdżanu, gdy znalazł się w Argentynie i miał córkę, nazwał ją Zulejha Wanda. Proszę zwrócić uwagę, ta córka miała podwójne imię, pani Zulejha Wanda, zgodnie z testamentem ojca, gdy już Polska mogła decydować o siebie sama, czyli w lepszych czasach pokomunistycznych, przywiozła jego szczątki z Argentyny do Polski, bo on tak chciał. On mówił, że Polska jest, widział w Polsce jako swoją ojczyznę, tak? I rzeczywiście zgodnie z jego testamentem został pochowany, obecnie jest pochowany na muzułmańskim cmentarzu. To pokazuje tą lojalność i tą miłość, jaką darzył, tak, Polskę. Natomiast jeszcze, co jest ciekawe, zresztą myśląc o naszych relacjach, wydaje mi się, że te relacje jeszcze będą intensywniejsze ze względu na, tak powiem, otwiera się nowa rzeczywistość w relacjach polsko-azerbejdżańskich i teraz z kolei będzie coraz więcej Azerbejdżan, którzy przybywają do Polski. Chociażby ja przyjechałam na studia, zostałam, czy inni przedstawiciele tak azerbejdżańskiego narodu będą tutaj pracować, studiować i te kontakty teraz widzimy się przychylili na korzyść Azerbejdżan, że teraz obecność azerbejdżańska w Polsce z kolei będzie, wydaje mi się, że dosyć widoczna i mam nadzieję, że pozytywnie przyczynimy się do rozwoju naszych relacji. Jestem pewna, tym bardziej, że tutaj chciałabym pochwalić zarówno polską ambasadę w Baku, jak i azerbejdżańską ambasadę w Warszawie, dlatego że widziałam inne ze strony polskiej, że były różne wydarzenia właśnie mówiące o tych Polakach w Azerbejdżanie, więc znaczki zostały wypuszczone przez Pocztę Polską. I też obserwuję ambasadę Azerbejdżanu w Warszawie, która też robi bardzo wiele jakby dla podkreślania tych wspólnych, pozytywnych relacji, jakby umacniania tych wzajemnych więzi. Ja bym chciała na koniec jeszcze zapytać o taką rzecz, która z jednej strony się przewija i myślę wszystkim, którzy zajmują się Azerbejdżanem, czy przynajmniej jakby znają się na nim troszkę bardziej, to ona już się utrwaliła, ale dla wielu osób może dalej być zaskoczenie, bo wiem, że też takie rozmowy gdzieś tam wynikają w mediach społecznościowych. Dlaczego Azerbejdżanie, a nie Azerzy? Dlatego, że generalnie, jak już zaznaczyłam, w ogóle termin Azerbejdżan pochodzi, to jest nazwa geograficzna, od nazwy prowincji i sama grupa lingwy etniczne, tak, określali siebie, w zależności, nie wiem, jeżeli wobec chrześcijan, tak, Ormian czy Gruzinów sąsiadów, jako muzułmanie, natomiast szczególnie koniec XIX, początek XX wieku, gdzie wzrost tej świadomości się podnosi, no to określali siebie jako Turki, tak? Turkowie, ale jacy? Jacy Turkowie? No bo Turek w Polsce, jeżeli powiemy Turek, to większość osób kojarzy się z Turcją, ale proszę pamiętać, że Turcja, to państwo tej nazwy, pojawia się, prawda, wraz z Republiką Turecką, wcześniej było Imperium Osmańskie. I stąd Turcy określali siebie, na przykład Turek geograficznie, tak? Osmański, Turek azerbejdżański. I pojęcie Azer jako już nazwa etniczna, ono pojawia się dosyć późno. Widzimy po raz pierwszy w ogóle pojęcie Azer, ja na to natknęłam wśród w kontekście Azerbejdżanu, gdy w latach 20. azerbejdżańska emigracja wydaje w Turcji gazetę emigracyjną Azeri Türk, czyli Turek azerski, ale zwracam uwagę słuchaczy, że tutaj azerski chodziło o pierwszą sylabę, o skrót azerbejdżański. Cały czas określano siebie jako Ciurkowie, natomiast Azer, już to wiemy z prac historyków, szczególnie z prac historycznych geografów, czy historycznych, czy geograficznych arabskich badaczy, pojęciem Azer nazywano narody irańskie, które zamieszkiwały dzisiejsze terytorium, tak, Azerbejdżanu. Ich przodkami mogą być Taluszowie,
Kurdowie czy inne ludy irańskie. Krótko mówiąc, Azer rzeczywiście istniał taki etnos, ale to był etnos irański, nie azerbejdżański. Natomiast Azerbejdżanie określali siebie jako profesor Jankowski w polskiej nauce wprowadził taki termin Turkijczyk. Ja cały czas próbuję przez umlaut Türk, żeby właśnie. No, w każdym razie powinno być azerbejdżańskie. Dlaczego? Dlatego, że ten etnos wziął swoją nazwę od nazwy geograficznej, a geograficzna nazwa to jest Azerbejdżan, tak? To, a nie Azer. No, nie wiem, czy udało mi się to w jakiś sposób. I żeby też uniknąć takiego błędu historycznego, z tym, że to jest juzus, który wszedł. I gdy do mnie mówią, czy ja jestem Azerką, czy mówię azerbejdżańskim, ja bardzo dobrze rozumiem, że tutaj to jest juzus, który wszedł do języka polskiego, nie tylko do polskiego. Na przykład chociażby w Turcji, nie wiem, czy zauważyłaś, do Azerbejdżan mówią Azeriler, Azeri. Ale jak mówię, to jest pewien błąd, bo Azerowie to inny był naród jako etnos, a natomiast my byliśmy Turkami azerbejdżańskimi, więc jeżeli mamy mówić o Azerbejdżanie w odniesieniu do nas, to musi być pełna nazwa tego terminu geograficznego. Dziękuję bardzo, myślę, że właśnie o to chodzi, żeby to tak wytłumaczyć i trochę zamknąć też, właśnie pokazać jak to, dlaczego to wynika i dlaczego jakby coś, co jest używane i jakby no, nikogo nie obraża, bo też nie ma na celu obrażenia, ale właśnie z czego wynika to, że bardziej poprawne jest zmienienie trochę tego znaczenia, w sensie jakby mówienie inaczej. Ja dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę, za wyjaśnienia tych złożonych relacji polsko-azerbejdżańskich, ale też bardzo pozytywnych, a wydaje mi się, że właśnie często jakby zapominamy, trochę mniej się mówi o tych relacja z krajami, które jakby nie przychodzą nam na pierwszą myśl, jeżeli chodzi o relacje polskie, a tutaj widać, jak dobrze rozwijały się, jak pozytywnie rozwijały się w wielu aspektach relacje polsko-azerbejdżańskie. Mam nadzieję, że tutaj wspólnym wysiłkiem jednej i drugiej strony ten tak pozytywna strona będzie kontynuowana i coraz więcej osób będzie o tym wiedziało. Więc dziękuję Ci bardzo. To ja bardzo dziękuję. I dziękuję wszystkim Państwu, którzy nas słuchają i zapraszam na kolejne odcinki. Zapraszam również, żeby dzielić się tym podcastem, żeby lubić, żeby podawać znajomym, żeby ta wiedza szła dalej, bo warto pytać ekspertów. Więc dziękuję bardzo i do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia.